Dzień dobry w kolejnej wakacyjnej Wilnotece. Dzisiaj zostajemy w Wilnie na Placu Katedralnym, gdzie zupełnie niedawno odbyło się historyczne dla Litwy, dla Kościoła Litewskiego i w ogóle dla Kościoła wydarzenie – beatyfikacja biskupa Teofila Matulonisa. Była to pierwsza beatyfikacja, która odbyła się na Litwie i pierwsza od 30 lat beatyfikacja sługi Bożego z Litwy. Kolejną ciekawostką jest to, że poprzednim błogosławionym z Litwy był Jerzy Matulewicz, Jurgis Matulewiczus, którego beatyfikacja odbyła się w Watykanie. Matulewicz, Matulonis, jakże podobne nazwiska, ale nie sposób jest pomylić tych dwóch błogosławionych. Msza beatyfikacyjna biskupa Teofila Matulonisa odbyła się na Wileńskim Placu Katedralnym. Uczestniczyło w niej ponad 500 księży. Relikwie biskupa sprowadzone specjalnie na tę okazję z Koszeder. Udział we mszy wzięło ponad 15 tysięcy wiernych z całej Litwy i zagranicy. Ta beatyfikacja jest wielkim wydarzeniem na Litwie, ale też w Rosji, na Łotwie, na Białorusi, gdzie biskup pracował. Dla Kościoła Litewskiego ta beatyfikacja jest jeszcze ważna ze względu na nasze doświadczenie historyczne. Byłem w pracy przez całą noc, ale wiedziałem, że chcę i muszę tu być. Dlatego jestem. Biskup Matulonis został beatyfikowany jako męczennik. W sumie 16 lat spędził w sowieckich obozach pracy i lagrach. Urodził się na Litwie, studiował w seminarium duchownym w Petersburgu. Przez 20 lat pełnił posługę kaplańską na terenie Rosji carskiej i bolszewickiej. Był okrutnie prześladowany. Po odbyciu kary został wysłany na Litwę. Nie zgodził się na ucieczkę na zachód, kiedy Sowieci dotarli i na Litwę. Surowo zakazywał księżom opuszczanie wiernych. Po wojnie znów więzień lagrów. Pod koniec życia został siłą osadzony na litewskiej prowincji. Nie godził się na absolutnie żadną współpracę z Sowietami. W wieku 90 lat najprawdopodobniej został otruty zaszczykiem. Jestem pod dużym wrażeniem jego głębokiej i oddanej wiary. Nieważne, jak surowe więzienia czy mordercze lagry mu groziły, zawsze chciał być tam, gdzie potrzebowano kapłana i pasterza. To nie tylko wierność i oddanie deklarowane słowami, ale potwierdzone czynami i własnym życiem. Nie ma za wiele ksiąg czy tekstów jego autorstwa, ale jest on sam, podążający za wiernymi i dla wiernych. Kardynał Angelo Amato, specjalny wysłannik papieża na beatyfikacji, w wygłoszonej homilii stwierdził, że męczeństwo błogosławionego Teofila polegało na śmierci spowodowanej cierpieniami doznanymi podczas uwięzienia. Długie i bolesne pobyty w więzieniach, obozach koncentracyjnych, areszcie domowym powoli wyczerpały jego siły. Wrogość ze strony nazistów i komunistów nie miała żadnego racjonalnego uzasadnienia. Była jedynie owocem ich nienawiści do Ewangelii Chrystusa i do Kościoła. Historyczne wydarzenie, dlatego że cała uroczystość trwała tutaj na Litwie. Moim zdaniem jest to przykład osoby, jak reagować i jak zachowywać się w sytuacjach krytycznych. Bo łatwo kochać bliźniego, kiedy ciebie bliźni kocha, ale jak ciebie aresztowują, robią przeszukania, a cię wysyłają do lagrów i ty za nich się modlisz, to jest właśnie przykład prawdziwego katolika, prawdziwego człowieka Bożego, który się zachowywał i swoim życiem udowodnił, że jest wart wyniesienia na ołtarze. To nie jest błogosławiony obcy ludziom. W kontekście historycznym jego doświadczenia są bardzo bliskie i zrozumiałe dla wielu. Minęło niecałe stulecie, gdy on żył i działał. To naprawdę niedawno. Jeszcze żyją bezpośredni świadkowie tamtych czasów. Przyjechaliśmy specjalnie na tę uroczystość z Petersburga, wspólnie razem z naszym proboszczem. Dla Litwy i dla nas to człowiek, który znaczymy. Biskup Matulonis przez 30 lat był związany z Leningradem. Zdajemy sobie sprawę, że to nasze władze nie pozwalały ludziom służyć wierze, ale teraz katolicyzm w Rosji rośnie w siłę i w ten sposób może chociaż częściowo zostaną zmazane winy tych, którzy brutalnie zwalczali wiarę katolicką. Beatyfikacyjny portret przedstawia Matulonisa w szacie biskupiej założony na strój więzienny. Jest to portret namalowany przez Zbigniewa Gierczaka, artystę malarza z Krakowa.
Jestem dlatego, że się cieszę razem z całym Kościołem litewskim, ale naprawdę no, z całym Kościołem katolickim, bo święci są poza narodowościami, powiedziałabym. To jest po prostu, cieszymy się, że mamy wstawiennika w niebie, człowieka, który umiał w momentach trudnych, w prześladowaniu, w więzieniu, zachować miłość. To jest najważniejsze. Dzisiaj, kiedy może nie jesteśmy w takich więzieniach sowieckich, ale jesteśmy w więzieniach egoizmu, więzieniach materializmu, żebyśmy umieli zachować wolność, serce, miłość. Jeszcze do niedawna Teofil Matulonis nie był szeroko znany nawet na Litwie. Proces beatyfikacyjny trwał ponad 25 lat. Ksiądz postulator Mindaugas Sabonis jeszcze przed beatyfikacją mówił, nawet najlepsza dokumentacja nie ruszy procesu z miejsca, jeżeli nie ma rzeczywistej czci wiernych dla kandydata na ołtarz. Nie ulega wątpliwości, że kult biskupa Matulonisa narasta. Księża koszedarscy mówią o licznych pielgrzymkach przybywających do grobu sługi Bożego i o wiernych pisujących podziękowania za laski otrzymane za jego wstawiennictwem. On nie jest zbyt znaną postacią wśród młodzieży, ale to się zmienia. To jest doskonała okazja, by poznać jakże wspaniałego człowieka pochodzącego z Litwy. Ten czas przed beatyfikacją był takim czasem poznawania, przygotowania. Do każdej parafii przychodziły takie wiadomości na niedzielę, pewne treści związane z błogosławionym Teofilem na niedzielę. Także myślę, że ludzie już wiedzą, że taki był, powoli go poznają, a dzisiejsza uroczystość na pewno się też tak rozniesie szerokim echem. Biskup Matulonis pozostawał w bliskich kontaktach z polskimi duchownymi. W procesie pokazowym w Petersburgu w 1923 roku był sądzony razem z arcybiskupem Janem Cieplakiem. Sakrę biskupią otrzymał potajemnie w 1929 roku w Rosji z rąk biskupa Antoniego Maleckiego. Po wojnie losy kościołów w Polsce i na Litwie były podobne. Między innymi dlatego na Litwie pojawiło się zdanie, że Matulonis był dla Litwy tym, czym dla Polski prymas Wyszyński. No, w życiorysie błogosławionego jest napisane, że miał wielu przyjaciół Polaków. W czasie, gdy przebywał na takim, powiedzmy sobie, w cudzysłowie urlopie, to przebywał w Stanach Zjednoczonych, w Ziemi Świętej i właśnie w Polsce u swoich przyjaciół. Więc przypuszczam, że po prostu no, miał bardzo miłe, bardzo takie żywe związki z Polakami, jeszcze przedwojenne i później już z czasów okupacji też. Podczas beatyfikacji na Placu Katedralnym w Wilnie było sporo pielgrzymów z polskich i miejscowych Polaków, między innymi również wolontariuszy. Do nas postąpiła taka prośba o pomoc, abyśmy pomogli w organizacji. Rozdawaliśmy też wody, te na rękę nalepki, obrazki. Nie było nas także dużo tutaj, ale myślę, że ważne nie ilość, a jakość. Kościół na Litwie ma dwa pluca, polskie i litewskie. Tak samo jak papież Jan Paweł II mówił o dwóch plucach Europy Wschodniej i Europy Zachodniej, tak samo moim zdaniem, że Kościół na Litwie ma te dwa pluca. Niektórym to się nie podoba. Ja myślę, że to pluce polskie oddychało i oddycha. I dla mnie się wydaje, że w przyszłości też będzie oddychało. Jeżeli będziemy synchronizowali swoje oddychanie, to myślę, że i dla nas Polaków, i dla Litwinów będzie tylko jak najlepiej. Po beatyfikacji sarkofag z doczesnymi szczątkami błogosławionego Teofila został przeniesiony do katedry wileńskiej, gdzie znajdują się też szczątki świętego Kazimierza. Na stale jednak szczątki błogosławionego wrócą do katedry w Koszedarach. Wreszcie coś drgnęło w polsko-litewskich relacjach, na razie gospodarczych, ale też i politycznych. Formalnie dwie litewskie spółki, prywatna Orlen Lietuva i państwowe Koleje Litewskie, podpisały umowę, która ma rozwiązać podstawowy problem największej polskiej inwestycji na Litwie – horrendalne stawki za przewozy kolejowe. Podpisana umowa rozwiązuje nasze problemy logistyczne, a przewidywalność i pewność co do rozwoju przyszłości jest fundamentalna w biznesie. To jest wieloletni kontrakt oparty na partnerskich zasadach. Spór został zażegnany drogą kompromisu. Sporną kwotę podzieliliśmy po połowie, 50 na 50. Faktycznie umowa ta jest gestem dobrej woli ze strony litewskiego rządu, który od lat pozostawał głuchy na sygnały polskiego koncernu i polityków, że koszta transportu są nieuczciwe, bo zdecydowanie wyższe niż na przykład dla partnerów z Białorusi i stawiają pod znakiem zapytania rentowność litewskiego Orlenu.
To kolejny dowód na to, że rząd Litwy realizuje podjęte zobowiązania, szukając rozwiązań satysfakcjonujących zarówno litewską, jak i polską stronę. Ja osobiście i rząd naszego kraju przywiązujemy szczególną wagę do relacji z Polską i rozwiązywania problemów, które ciążą na naszej dwustronnej współpracy. Pamiętamy, że nabycie przez PKN Orlen litewskiej rafinerii było fundamentalnym wsparciem dla Litwy i bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu. Inwestycja w Morzejki ma kolosalne znaczenie, miała kolosalne znaczenie dla budowania relacji gospodarczych polsko-litewskich, bo to wówczas była największa inwestycja Polska za granicą. Dzisiaj to jest druga największa inwestycja po inwestycji KGHM-u i to wciąż jest największa inwestycja zagraniczna na Litwie. Więc to pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. Nie ma co ukrywać, że brak porozumienia, ten konflikt między Orlenem Litwa a kolejami litewskimi, to była taka chmura burzowa, która wisiała nad funkcjonowaniem Morzejek na Litwie i nad relacjami gospodarczymi Polski i Litwy. Cieszę się, że ta chmura burzowa została rozgoniona. Podpisana umowa nie rozwiązuje jednak innego konfliktu Orlenu z litewskimi kolejami. Odcinka kolejowego do Rengę na Łotwie, który zapewniał tani dostęp do portów litewskich, ale 2 lata po przyjęciu przez Orlen rafinerii w Morzejkach został po prostu zdemontowany. Polacy zabiegali też o budowę rurociągu do Klaipedy, jednak także nie spotkali się z przychylnością władz Litwy. Uwzględniając fakt, że litewska rafineria kosztowała już Orlen prawie 4 miliardy dolarów, a dopiero od niedawna tak naprawdę zaczęła zarabiać, wciąż nie wiadomo, kiedy ta polityczna inwestycja się opłaci. To jeszcze trochę może potrwać, bo przecież koszt inwestycji był duży do 2012-2013 roku to nie szło najlepiej, no to wszystko trzeba odrobić. Tego się nie da zrobić szybko, ale są dobre nadzieje, że to pójdzie. Ruch w sprawie Orlenu ma wymiar głównie polityczny. Dotychczasowe ochłodzenie relacji Warszawy z Wilnem miało głównie 2 podłoża. Dyskryminacja Orlenu i Polaków na Litwie, a dokładniej niespełnianie obietnic w sprawie zapewnienia praw tej społeczności. Odwilż w sprawie Orlenu budzi na Wileńszczyźnie pytanie, czy tego wystarczy Warszawie, by ponownie paść w objęcie Litwinów i sprawy mniejszości polskiej ponownie pójdą pod dywan jak niegdyś. Czy też Warszawa będzie konsekwentna także w sprawie rodaków na Litwie? Dzisiaj podczas obiadu rozmawialiśmy o tym z panem premierem. Myślę, że pan premier pokazał w tych negocjacjach między Orlenem Litwa a litewskimi kolejami, że ma podejście pragmatyczne, że jest nastawiony na rozwiązywanie problemów w relacjach. Dokładnie tak, jak obiecywał nam w okolicach wyborów, kiedy spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim i pewne ustalenia zapadły i teraz są realizowane. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że one obejmą również kwestie praw Polaków na Litwie. Premier Litwy zapewnia, że problemy polskiej mniejszości także będą rozwiązywane. Jednak zarówno w sprawie pisowni nazwisk, jak i ustawy o mniejszościach narodowych wciąż postęp jest niewielki. Obecny rząd chce uprawomocnić podwójne obywatelstwo. Jednak sam premier przyznaje, że Polacy z Wileńszczyzny będą mogli je otrzymać tylko pod warunkiem emigracji, na przykład do Polski. Wszystkie sprawy są w toku. Pisownia nazwisk już czeka na decyzję Sejmu, także robimy, co w naszych silach, a zasady otrzymania podwójnego obywatelstwa są wspólne dla wszystkich obywateli Litwy. Jeżeli ktoś wyjedzie na stałe do Polski i tam zamieszka, będzie mógł otrzymać polskie obywatelstwo i zachować litewskie. Przedstawiciele polskich władz zapewniają jednak, że nie przestaną zabiegać o sprawy rodaków na Litwie. W większości tych spraw broda już urosła, a że nie są rozwiązywane, to pojawiają się wciąż nowe. Kwestia oświaty, kwestia pisowni nazwisk, no i też mamy bardzo ciekawą propozycję władz litewskich, jeśli chodzi o dostęp do mediów, udostępnienie możliwości transmisji kanałów polskich na Litwie. Obecnie w cyfrowym nadawaniu naziemnym na Wileńszczyźnie dostępna jest wyłącznie TVP Polonia. Podpisanie z pozoru jednej z wielu, ale jakże istotnej umowy odbyło się tu w siedzibie rządu Litwy. Kiedyś przed laty tych polskich wizyt w tym miejscu było znacznie więcej. Ostatnio stały się rzadkością. Ale być może kiedyś Orlen, który wkraczał przebojem na litewski rynek, stając się jednym z największych inwestorów i największym płatnikiem podatków w tym kraju, tak i teraz koncert z Orlen w logo utoruje drogę poprawie stosunków polsko-litewskich. W obu tych przypadkach złotą zasadą jest cały w tym ambaras, aby dwoje chciało naraz. Tymczasem my się żegnamy z Państwem, mając nadzieję na spotkanie za tydzień w kolejnej Wilnotece.